Aspang Markt. Piękna austriacka wioska u podnóża gór. Dzisiaj właśnie w te góry wjeżdżamy i pierwszy podjazd czeka nas za chwilę. Rowerem do Włoch. Dzień szósty. Wyjechaliśmy z samego rana z Aspang Markt. To taka piękna austriacka wioska położona u stóp gór. No i dzisiaj na samym starcie podjeżdżamy wysoko, bo na 1000 metrów ponad do Mönichkirchen, no a potem już właściwie będzie z górki. No ale podjazd jest spory, 10 km, średnie nachylenie 6, więc z sakwami jest co jechać. Początek bardzo stromy, potem chyba troszeczkę się wypłaszczy. Przez to, że tak stromo w górę, no to od razu się widok otworzył. Ave Maria. Trasa Eurovelo 9 ciągle nas prowadzi. Ciągle stromo. Szprychy strzelają. Co za urokliwy podjazd. Ale przecudo. Nie dość, że przez te pola idzie taka piękna asfaltówka. No nie ma tu w ogóle samochodów. A widoki, no bajka. To tutaj Milka robi te reklamy. Gdyby ktoś się zmęczył, można chwilę dychnąć. No i już jesteśmy całkiem wysoko. Podjazd jest naprawdę trudny. Grażynka chwilę idzie. Ale nic dziwnego, te sakwy ważą. Bio Austria, ganz Bio, ganz Ziner, ganz Regional. A Graszka tutaj znienacka mnie wyprzedziła. Ale tu jest cicho. A chociaż akurat jedzie samochód. Podjeżdżamy takim podjazdem, który ciągnie się przez 10 km. Miejscami jest tak stromo, że trzeba zejść. Teraz jest 8-9, więc lekkie wypłaszczenie, powiem wam. Podjazd ciężki, bo ciężki oczywiście. Niekiedy się zatrzymujemy, ale widok jest taki, że szok. Tam na samym dole widać tą drogę, którą tutaj dojechaliśmy. Szczyt góry, na którą jedziemy, to jakieś 1000 metrów nad poziomem. No i też robi się zimno. W ogóle dzisiaj raczej rzeźko rano. Powiedzmy, że jakieś może 12 stopni. No a tutaj to już naprawdę jest chłodno. Na zjazd musimy się ubrać. Zostały 3 km. Większość już za nami. Kończy się ta górka i dojeżdżamy do Mönichkirchen. Garmin pokazuje 1000 metrów nad poziomem. Czyli już jesteśmy właściwie u góry. I tak to wygląda. Mönichkirchen. No to zaszczytowaliśmy razem Mönichkirchen. Mönichkirchen. O. Dobre to było. Aspang Markt leżał u podnóża góry, a tutaj Mönichkirchen to już szczyt. Jakiś nieczynny hotel. Fajny, ale nieczynny. A tutaj brzydki, ale czynny. To zaczynamy zjeżdżać. Droga idzie obok, a my sobie lecimy Eurovelo 9. No tak, jeszcze kocha na zjeździe. O! Tylko kilometr podjazdu było, ale nas sponiewierało. Klocki się skończyły. Widocznie za dużo hamowałem. A koledzy mówili, nie hamuj. Mały serwis rowerowy. Będziemy się klocki wymienić. Zresztą u mnie rowerze też. A przy okazji oczywiście kawka. Zauważyliśmy taką rzecz, bardzo często tutaj w Austrii jest tak, że główna droga idzie obok, natomiast druga droga zaraz koło niej. No i te rowerówki, te szlaki rowerowe właśnie tymi bocznymi drogami podążają. Początek dzisiejszej jazdy to była absolutna bajka. No ale teraz ta droga do Fürstenfeld nieciekawa. Co prawda jeździmy takimi bocznymi, ale całkiem spory ruch. No i nic ciekawego generalnie. Wiocha za wiochą. Jechaliśmy do Hartberga, to jedno z takich niewielu większych miast na drodze. Raport południowy, rowerem do Włoch, 6. dzień. Wyjechaliśmy z Hartfeld i jedziemy na Fürstenfeld. Cholera wie. Święty Jasiu. Początek dzisiejszego dnia naprawdę był fantastyczny, ale teraz jest taka kaszana, że nawet mi się nie chce nagrywać. Na dodatek szlak, którym jedziemy od Wrocławia, był oznaczony fantastycznie, a teraz nie wiem, co się stało, ale ciągle się gubi, ciągle musimy go szukać, ciągle trzeba wyciągać telefon. No, nie jest to fajne. I następna z setek wiosek, które mijamy. Święta Magda. No i wiadomo, że na samej górze musi być kościół. Tak, w Polsce. Jakiś koniec świata. Wrony kraczą złowieszczo. Co to się tutaj dzieje? Zrobiliśmy sobie chwilkę przerwy na tym morderczym etapie. Tym bardziej, że taki fajny las. No i jedziemy dalej. Cały czas jedziemy jakimiś takimi bocznymi drogami, korzystając z oznaczeń szlaku Eurovelo. Ale bardzo dzisiaj jest ciężko, nie ma co gadać. Dojechaliśmy do Burgau. Żeby było mało tego wszystkiego dzisiaj, to jeszcze teraz teren. Dojechaliśmy Fürstenfeld. I teraz jeszcze tylko do noclegu. No i taki rynek w Fürstenfeldzie, niestety zmieniony w parking. Fajnie tu musi być wieczorkiem. No dobra, po minięciu 1000 austriackich wiosek chyba dojechaliśmy. Do jutra.